Zobacz, 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 zobacz. Taka grudziącka. Taka wiosna. Taka teatralna. Lubię takie sztuki. Tylko o co jej chodzi z tą wojną płci? A to musimy się już zapytać na mieście. To co, idziemy? To idziemy. No chodźmy. Tak naprawdę to chyba najbardziej chęć zemsty i pieniądze. No niestety po drodze trafiło się kilka ropuch, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Każdy związek może być przepiękną podróżą w nieznane. Najważniejsze to jest dobrać oczywiście odpowiedni materiał, odpowiednio dobrać składniki, no już całą resztę to już uczyni czas. No. Tak, uskrzydla. Miłość to fantastyczna rzecz i kto się nigdy nie zakochał, to jest na pewno smutnym człowiekiem. Aczkolwiek w zanadrzu, czyli z tyłu głowy, trzeba pamiętać o tym, że szara rzeczywistość dobrze, gdyby nas nie dopadła w ciemnym kącie. Ze związkiem jest jak z używaniem papryczek chili. Ostre smaki w kuchni są bardzo dobre, bo nadają wyrazistości, ale jeśli przesadzimy, to danie jest nie do zjedzenia. Przynajmniej tak powinno być, że gra do tej bramki, ale jak zdarzają się samobuje, no to jest problem. Widać, że może być chwiejna miłość, a to szczególnie widoczne jest u Szekspira, z którym będziemy mieli też do czynienia na naszej grudziąckiej wiosni teatralnej. O, i obejrzymy sobie Poskromienie złośnicy. Kiedy temperatura w związku spada, należy ją natychmiast podgrzać. Przesadziłam. Związek to jest jeden wielki kompromis i ja w swoim małżeństwie bardzo szybko zrozumiałem, po czyjej stronie ten kompromis musi być. Na zakręcie ze związku trzeba się mocno trzymać. Związek tworzą dwie osoby, jedna nie słodzi herbaty, druga wsypie całą cukierniczkę. Nadmiar cukru tworzy cukrzycę, więc w związku jest tak samo. Zmorą długoletnich związków może być zmora. Taką zmorą może być partner czy też partnerka oraz inne przypadłości. I to by było tyle. Kobiety są z Wenus, a mężczyźni są z Marsa, więc tak jakbyśmy chcieli pogodzić wodę z ogniem. Nie jest to możliwe. Jak znaleźć swoją gwiazdkę z nieba?